Danio Pergowany, rybka, która w 80% przypomina CZ Bowieka. Ryba Danio Pergowany, inaczej zebra fish, czyli ryba zebra, to popularna rybka akwariowa. Jednak naukowcom z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie SBY do badań nad licznymi chorobami, np. nowotworowymi, atak-etymi na tle psychicznym, np. depresji. Danio Pergowanym etak-e pomóc rozwiza zagadkę regeneracji uszkodzonego rdzenia kręgowego czy problemu uzależnienia od narkotyków i leków. Okazuje się bowiem, epicocentymetrowa rybka ma bardzo wiele wspólnego z CZ Bowiekiem i z powodzeniem zastpi w eksperymentach myszy czy szczury. Danio Pergowany, rybka, która w 80%. Danio Pergowany, inaczej zebra fish, czyli ryba zebra, to esbodkowodna mała rybka, należąca do rodziny karpiowatych, a jej bliscy to karpik aras bocisty, zwany popularnie zbot rybk. Danio Pergowany zamieszkuje wolno pebynce lub stojce wody Indii, Pakistanu, Nepalu, Bangladeszu i Birmy. CZ Stomokreska spotka w domowych akwariach. Jednak naukowcom z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie SBY do badań nad licznymi chorobami. Danio Pergowanym zastpi w badaniach myszy i szczury okazuje się, że 80% genomu zebrafish jest podobne do ludzkiego. Dzięki temu na organizmie tej ryby natworzy rukreskane modele chorób CZ Bowieka i bada ich przebieg. Analizujcie przebieg chorób, na zrozumie, co się dzieje w ciele chorego CZ Bowieka. Ta wiedza przybli a naukowców do najważniejszego celu, czyli do odkrycia leków na NKC ludzi choroby. Dodatkowo Danio Pergowany bardzo szybko si rozmna a. Ryba dojrzewa w cigu zaledwie 3 miesiące, a jedna para ryb w cigu tygodnia tworzy a 300 embrionów. Dzięki czemu naukowcy w szybkim czasie mają ogromny ilo materiału do badań. Obecnie w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie w akwariach trzymanych jest około poza tym rybki S pomocny dla naukowców i ukreska od pierwszych godzin swojego kreska życia. W przypadku ludzi nowy organizm rozwija się w brzuchu mamy, dlatego bardzo trudno jest obserwować jego rozwój. Podobnie jest u innych ssaków, na przykład u ryb to wygląda inaczej. Do zabłodnienia dochodzi poza ciałem matki, w wodzie. Cały proces rozwoju ryby zachodzi w wodzie, dlatego naukowcy mogą go łatwo, ledzi. Ukreska LWCSZK babowi krzajcego lub mikroskopu? Dzięki temu mokreska na sobie wyobrazi, jak przebiega rozwój dziecka w brzuchu mamy. Pocztkowy rozwój ssaków i ryb jest bowiem identyczny. Od momentu zabłodnienia jaja do postaci larwalnej ten rozwój jest porównywalny. Znaczenie ma fakt, na wczesnych etapach rozwoju Danio Pergowany jest całkowicie przezroczysty, charakterystyczne paski pojawia się w późniejszym etapie rozwoju. W związku z tym na obserwowa komórki, które się dziel, przesuwaj w czasie rozwoju. Badacze mog podgląda.
jak w jaki sposób powstaje serce, mózg i inne narządy wewnętrzne. Co więcej, mózg zobaczy nawet przebywy w naczyniach krwionośnych. Oczywiście pod odpowiednim mikroskopem. Obserwujcie serce i chociaż kreska według kreska etetnice będzie widać przebyw krwinek czerwonych, co jest unikatowe. W rezultacie naukowcy wiedz, co się dzieje w kreska tej godzinie rozwoju rybki. Dzięki tym rybom okreska na przeprowadzi badania na WKEZ skalni kreska przy ukreska ryciu ssaków, powiedział profesor. Jacek Kuznicki, prezes Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Przeprowadzenie dowiadczenia na kilkudziesięciu tysiącach zwisków chemicznych jest niemokreskaliwe do wyobra kreska enia w przypadku myszy czy szczurów, zaznaczył ekspert. Tymczasem zastosowanie w badaniach daniopergowanego pozwala nawet w ciągu kilku miesięcy wyruch kreska ni spośród kilkudziesięciu tysięcy zwisków dwie czy trzy substancje BDC kandydatem na lek, dodał profesor Kuznicki. W porównaniu ze ssakami prostsze i szybsze jest te kreska wprowadzanie modyfikacji genetycznych u rybek. Do genomu ryb mokreska na wprowadzi modyfikacje, które sprawi, kreska e okrylony typ komórek będzie, wiecip, co ułatwi później obserwacji tych komórek. Profesor zaznaczy ptak kreskę e, kreska e daniopergowany nie wyeliminuje całkowicie badat na myszach czy szczurach. Jedynie znacznie ograniczy wykorzystanie ssaków w badaniach. Daniopergowany, w leczeniu jakich chorób mokreska E pomóc? Jak i u kreska wspomniano, na organizmie tej ryby mokreska natworzy rukreskane modele chorób CZ-bowieka i bada ich przebieg. Na przykład, rybom mokreska na przykład. Szczepia ludzkie komórki rakowe, znakowa je innym kolorem i ogląda rozwój raka na poziomie komórkowym albo na przykład bada interakcję tych komórek z komórkami immunologicznymi i komórkami, tworzcymi kreska YB. To bardzo ważna kreska ne, ponieważ kreska w niektórych przypadkach wzrost kreska ryb jest pierwszym etapem bardzo niebezpiecznej fazy rozwoju raka. W tej chwili naukowcy szukają tak kreska E metod na przykład dla walki z chorobą Alzheimera i innymi chorobami neurodegeneracyjnymi. Badaj tak kreska E mechanizmy rodzinnej postaci choroby Parkinsona. Przykład badem aktualnie prowadzonych z pomocą daniopergowanego bada PST kreska poszukiwania genetycznych uwarunkowań skoliozy. Choroba ta jest bardzo CZ-sta, ale zadziwiaj co, mimo niezwykłego rozwoju genetyki, w zasadzie nie wiemy, jakie jest jej przyczyny, jakie geny jest za nie odpowiedzialne, mówi profesor Liliana Solnica-Krezel z Washington University's Hall of Medicine, USA. Odkryto równie kreska. Kreska E ryby z gatunku daniopergowany mokrozwin depresji pod wpływem przewlekłego stresu. Widzę one dobrym modelem dla zrozumienia i leczenia tych zaburzeń u ludzi. Poza tym daniopergowany mokreska E si uzale kreska ni od substancji psychoaktywnych, w tym opioidów, podobnie jak ludzie. Pozwala to na testowanie na nich rukreskanych substancji hamujących giebut narkotykowy, co w przyszłości mokreska E zaowocowa opracowaniem nowych leków. Danio ma tak kreska E niezwykł zdolno do regeneracji swojego rdzenia krwiowego, kiedy ulegnie ono szkodzeniu.
Naukowcy od dawna pracują nad uporaniem się z tym problemem i dzik i rybce mog zbli kreska y si do jego rozwiązania. Swoimi dowiadczeniami zbadat przy ukreska lyciu danio PR-gowanego naukowcy z całego wiata wymieniali się na Międzynarodowej Konferencji Naukowej 2ND International Fishmed Conference on Zebrafish Research, która odbywa się pomiędzy 25 a 27 marca 2018 roku w Warszawie. Warto wiedzieć, laboratoria pracuj cesterp istnieje i ukreska w Warszawie, we Wrocławiu, w Lublinie czy w Krakowie. Pierwsza polska hodowla danio PR-gowatego do celów naukowych powstała w 2012 roku w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Sfinansowana została ona w ramach projektu FishMed, finansowanego ze środków Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wykreskaszego.